Przez chwilę będą trwały przygotowania do prezentacji, dlatego też ten czas jeszcze wypełnię prowadzeniem, albowiem teraz jest czas na sesję popularno-naukową. Chciałbym najpierw wspomnieć o wystawie, którą możemy zobaczyć w naszej katedrze, która została otwarta przez księdza biskupa polowego Wiesława Lechowicza. Otóż autorami tej wystawy są pani dr Mariola Bachłaj, pułkownik w stanie spoczynku dr Jacek Macyszyn. Te osoby zostały odznaczone przez księdza biskupa przed chwileczką. Konsultacja merytoryczna tej wystawy dr Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym miejscu bardzo serdecznie pragnę podziękować Centralnej Bibliotece Wojskowej za pomoc merytoryczną w przygotowaniu i wydrukowaniu i opracowaniu tej właśnie wystawy. Fotografie, które możemy zobaczyć na tej wystawie, które też zobaczymy na prezentacji, pochodzą ze zbiorów ordynariatu polowego, ze zbiorów prywatnych. Jestem też wdzięczny księżom, byłym alumnom, żołnierzom za przekazanie tych zdjęć do archiwum ordynariatu polowego i te zdjęcia mogliśmy wykorzystać podczas dzisiejszej uroczystości. Zdjęcia pochodzą także z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, portalu Przystanek Historia, PL i kolekcji prywatnych. Prezentację przygotowała pani Katarzyna Manciantowicz, która jest pracownikiem sali tradycji imienia biskupa polowego Józefa Gawliny. To właśnie tytułem wstępu, jeżeli chodzi o prezentację, którą za chwilę zobaczymy. Ta prezentacja będzie się pojawiała w czasie wystąpień naszych prelegentów, o których powiem za chwilę. Tytułem wstępu. W raporcie opracowanym przez dowódcę podpułkownika Tadeusza Czajkowskiego oraz zastępcę dowódcy do spraw politycznych Gerarda Śliwe w dniu 6 maja 1980 roku, a powiem, że był to miesiąc, kiedy właśnie dokonano już likwidacji jednostki tak zwanej wojskowej w Bartoszycach, ostatniej jednostki właśnie kleryckiej, znalazły się między innymi takie sformułowania, takie tezy. Cytuję. Generalnie ocenić należy, że grupa alumnów w czasie swojej służby wojskowej w batalionie nauczyła się dyskutować swobodnie i na różne tematy. Zdecydowanie negatywnie ustosunkowana jest do wszelkich nakazów i zakazów a priori. Należy się spodziewać, że po ich powrocie do seminariów duchownych alumni wniosą w ich mury wiele myśli, metod postępowania i przyzwyczajeń obcej dyscyplinie i samej istocie katolicyzmu. Alumni ci mogą spełniać rolę bomb z opóźnionym zapłonem. Jeżeli nie zostaną wydaleni z seminariów, lepiej będą rozumieć i wyżej oceniać interesy ogólnopaństwowe i narodowe. To właśnie zdanie o alumnach, którzy będą spełniać rolę bomb z opóźnionym zapłonem. A więc alumni, ci, którzy mieli wrócić z wojska, mieli poniekąd rozsadzać seminaria, a później diecezję. Czy rzeczywiście tak się stało? To będziemy szukać na to odpowiedzi w czasie obecnego sympozjum. W książce pod tytułem Bóg nie jest Bogiem wojny, wspomnienia alumnów żołnierzy, w tomie pierwszym ksiądz dr Kazimierz Fonfara zamieścił podstawowe dane 2428 alumnów żołnierzy. Na tej liście oczywiście znajduje się także błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Znajdują się także kapłani, którzy są uczestnikami dzisiejszego naszego wydarzenia. I pod imieniem ksiądz Jerzy Popiełuszko mamy taką adnotację. Lata służby 1966-1968 Bartoszyce, alumny Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
Na marginesie dodam, że w jednym z referatów usłyszymy o powołaniu do odbycia służby wojskowej 2922 alumnów. Pytanie rzeczywiście o liczbę. Na pewno ona się mieści gdzieś pomiędzy tymi dwoma wspomnianymi cyframi, liczbami. To właśnie jemu, Jerzemu Popiełuszce, będzie poświęcone to sympozjum. A prelegentami będą wyjątkowi nasi goście, których teraz pragnę powitać. To ksiądz podporucznik Andrzej Szulc, kolega z wojska błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, obecnie emeryt mieszkający w Szczytnikach w Poznańskim. Bardzo serdecznie witamy. To ksiądz infuat Adolf Setlak, ojciec duchowny alumnów żołnierzy w Bartoszycach i ówczesny proboszcz parafii Bartoszycach. To pan dr Mikołaj Juliusz Wachowicz, pracownik centralny Biblioteki Wojskowej. Prosimy, żeby się pokazać. Jest, tak? Bardzo witamy pana. Prelegentom wyrażam wdzięczność za przyjęcie zaproszenia i przygotowanie wystąpień. Właśnie prelekcją będzie towarzyszyła prezentacja zdjęć ze służby alumnów żołnierzy oraz ze spotkań księży, byłych alumnów wojskowych zorganizowanych przez ordynariat polowy. Za chwilę poproszę księdza porucznika Andrzeja Szulca o zajęcie miejsca przy stoliku. Natomiast parę jeszcze słów tytułem wprowadzenia. Pierwszy pobór alumnów do wojska miał miejsce w 1959 roku. W roku 1959-1964 kierowani byli do różnych jednostek wojskowych na terenie całego kraju. W 1965 roku alumnów odbywających służbę zgrupowano w Gdańsku, w Szczecinie, Podjuchach i w Opolu. W 1966 roku alumni odbywali służbę wojskową w jednostkach w Brzegu i w Bartoszycach. Oficjalnie były to szkolne bataliony ratownictwa terenowego. W Bartoszycach w jednostce wojskowej 44-33, jak już wiemy, w latach 1966-1813, tak, zgadza się, dziękuję za poprawkę, pełnił służbę Jerzy, miał wtedy imię Alfons Popiełuszko.